Państwo, jakiś czas temu spotykaliśmy się i też wspomniałem o tarczy antykryzysowej, która została zaproponowana przez polski rząd. Powoli wychodzimy z tych najgorszych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. No i nadchodzi czas podsumowań, bo te ostatnie 3 miesiące w Polsce był to czas absolutnie wyjątkowy, czas, którego chyba nikt się nie spodziewał, nikt nie był w stanie go zaplanować. Co do którego, w trakcie którego musieliśmy podejmować bardzo trudne decyzje, szybkie decyzje. Decyzje, które zmieniały tak naprawdę życie milionów Polaków. Podstawowymi tymi decyzjami były te związane z bezpieczeństwem i zdrowiem epidemiologicznym, czyli zachowaniem tego dystansu społecznego, bo to właśnie dystans społeczny był najlepszym sposobem do ograniczenia zasięgu koronawirusa w Polsce. Wprowadzenie tego dystansu społecznego doprowadziło do w konsekwencji do ograniczenia stylu życia, w jakim żyliśmy w ostatnich latach, a przede wszystkim ograniczyło funkcjonowanie polskiej gospodarki, polskich firm, polskich przedsiębiorców. I zaraz po wprowadzeniu tego pierwszego elementu walki z koronawirusem w tym zakresie zdrowotnym, równolegle do tego pracowaliśmy i wprowadzaliśmy te zabezpieczenia w sensie tym takim gospodarczym. To są te tarcze antykryzysowe, które były wprowadzone już w trzech odsłonach. Jedną z tych była również tarcza finansowa. I chciałbym powiedzieć, podsumować dotychczasowe prace i dotychczasowe efekty tarczy antykryzysowej w Polsce, bo jest o czym mówić. Warto, żeby również mieszkańcy powiatu radomszczyńskiego mieli pełną wiedzę na temat tych efektów tej pracy. Mianowicie w Polsce w tym pierwszym etapie walki z koronawirusem, walki z kryzysem gospodarczym zostało przekazane w Polską, wpompowane tak naprawdę w polską gospodarkę 15 miliardów złotych, z czego w województwie łódzkim przeznaczyliśmy 154 miliony złotych na ochronę miejsc pracy. To są te wnioski, które mogli składać przedsiębiorcy do dofinansowania do wynagrodzeń. W całym województwie łódzkim objęło to 33 tysiące pracowników, w całej Polsce jest to 1 000 000 pracowników. Warto podkreślić, że przekazaliśmy 113 milionów złotych w ramach świadczenia postojowego, to jest łącznie 60 tysięcy podmiotów. I to są te pierwsze kwoty, które my przekazywaliśmy z budżetu państwa. Jest też segment pieniędzy, które były przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To są te pieniądze, które nie zostały wykorzystane na inne projekty, a mogliśmy je jako Polska wykorzystać na wsparcie gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. I tutaj 89 milionów złotych zostało przekazanych na dofinansowanie działalności przedsiębiorców, z czego 28,5 miliona dla samozatrudnionych. Tylko w województwie łódzkim było to 6 tysięcy osób. Tutaj warto podkreślić, chciałbym to też jasno wyartykułować tutaj w Radomsku, tylko 1,5 miliona złotych zostało przekazanych dla NGOs, dla organizacji trzeciego sektora w powiecie radomszczańskim. Złożono tylko 2 wnioski. Tutaj chciałbym zaapelować o to, żeby organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje składały wnioski, bo pieniądze są, czekają, można po nie sięgnąć. To jest jakby ten pierwszy segment. Drugim segmentem i takim narzędziem finansowym, jaki został wprowadzony w tych ostatnich miesiącach, była tarcza finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju. To było zupełnie innowacyjne podejście, bo tak naprawdę od momentu złożenia wniosku mijało 48 godzin i pieniądze trafiały na konto przedsiębiorców. A tych pieniędzy to było 42 miliardy złotych w skali całego kraju. Tutaj na województwie łódzkim przekazaliśmy 2 miliardy 400 tysięcy złotych, z czego w powiecie radomszczańskim 117 milionów złotych. W całym powiecie radomszczańskim sięgnęło po te pieniądze 723 firmy, które zatrudniały prawie 5 tysięcy osób, 4800 dokładnie. To też jest ogromne wsparcie i warto tutaj podkreślić, że te pieniądze są w ramach dotacji, subwencji. 75% tych subwencji będzie można umorzyć, spełniając odpowiednie kryteria. I tutaj warto powiedzieć, że te pieniądze wpływały na konto przedsiębiorców w 48 godzin od momentu złożenia wniosku.
a spłata tych pieniędzy będzie miała miejsce najwcześniej za rok. Najwcześniej za rok, może być to nawet później. I warto podkreślić, że na 85% wniosków, które wpłynęły, zostały rozpatrzone pozytywnie. I tutaj też chcę tutaj za Waszym pośrednictwem zaapelować i poinformować Państwa, że pozostało w Unii jeszcze 33 miliardy złotych. Dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców, także są pieniądze, można po nie aplikować i zachęcam, aby za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju właśnie to robić.